Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. No dobra, jest piękna pogoda na dworzu, leje, jest tak ciemno i tak ściemnia się, już wiecie jak się fajnie tak nagrywa, a dobra, fajnie. Plan na odcinek klasyczny. Zaczynamy misję fabularną, jeżeli starczy nam czasu, pójdziemy do grobowca, bo chcę nareszcie ten grobowiec zrobić, bo coś jakoś tak nie po drodze mi do niego ostatnimi czasy. Spróbujemy, ale mówię, jeżeli się nie uda, to się nie uda. Trochę mam jeszcze kasy w Montargioni, także trochę trzeba będzie pobrać tą kasę ze skrzyni, ulepszyć willę i porobić ogólnie takie. Także na razie wejdźmy do misji, zobaczmy co tam nowego nas spotka w grze. Ezio, thank God you're all right. This madness with the Medici and the Pazzi, is this why you pursued Francesco? Not exactly. Well, whatever your reasons, the city is safe again thanks to you. Now tell me, how may I be of service? Ah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. Interesting. Indeed. I see. It's another blade design. For delivering poison. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing the... It's all right, Leonardo. Just do what you need to do. Ale paskudna jest tekstura w środku tego ostrza. All done. I filled your blade with a bit of poison to start with. Should you run out, just visit a doctor. Poison? From a doctor? In high enough doses, that which cures can kill. I am in your debt once more, my friend. Anytime, Ezio. Anytime. Krótko mówiąc, medyk będzie nam zapewniał wyposażenie w postaci lekarstw, które będą truły, po prostu. Nie wiem, czy wiecie, ale każde... Nie wiem, każde to nie. Większość lekarstw, które są na rynku, wiecie, no różne tego typu rzeczy, aspiryna i tak dalej, różne takiego typu rzeczy. Jeżeli dawka, którą przyjmie człowiek, jest zbyt duża, większość z tych leków może właśnie otruć, a niektóre nawet mogą zabić. W odpowiednich dawkach nawet potrafią zabić, więc taka lekka informacja w razie czego. Kogo ja mam zabić tutaj? Coś mi się naświetliło, tak jakbym mógł kogoś tutaj zabić pod ścianą. Dobra. Wchodzimy do grobowca, w takim razie misja była długa jak cholera. O Jezu kochany, jak się natrudziłem przy niej. Wchodzimy. Grobowiec. Jest ciemno. Ciekawie. Dziwne, że nikt tego uchwytu nie zauważył. Nikt przez przypadek, nie wiem, nie wyciągnął go, nie wcisnął w jakiś sposób, ale to jest gra, tak? O Jezu, jaki fajny kościół. O, to jest ten grobowiec. To jest ten grobowiec. Di grazia, stay away from the artwork on the walls. And when your men paint the dome, take care not to disturb any of the sacred relics in the lanterna on top. They are the most important artifacts in our church. Yes, yes, padre. Just make sure to pay us the full sum for our work. koleś, taka postawa typu, dobra dziadu, zamknij mordę. Zrobimy swoją robotę, nie pierdzie mi tu jakichś rzeczy, spokojnie, ja wiem wszystko. Dobra, wyszliśmy Ezjem do kościoła, który jest w zasadzie pusty, dzięki Bogu. No, wrota się zamkły, tutaj mamy podpowiedź, gdzie zacząć właściwie, bo kościół... Bazylika Santa Maria del Fiore i odszukaj ukryto w niej pierścień asasyna. No więc dobra, podążymy według wskazówek gry, to jest chyba ten grobowiec, który właśnie jest jednym z tych czasowych grobowców, więc... No, że w ten sposób, że trzeba chyba tam nacisnąć jakoś dźwignię, zapieprzać do tego, co się wysunęło, i jeżeli się nie uwiniemy, to trzeba to dźwignię jeszcze raz nacisnąć i wiecie, zdążyć na czas. Dobra, przejdź tutaj, dziękuję ci bardzo. Znajdź sarkofag. Okej, to jest mój cel główny, więc spoko, dziękuję Grożę, że mi pomogłaś. 100 metrów do tego grobowca. Oczywiście będziemy mieli takie punkty kontrolne jakby, które są po prostu tak finezyjnie zrobione, że... No realistycznie, tak realistycznie, że to głowa mała są zrobione te punkty, no ale... Nie będę się czepiał. Gdzie dalej mamy? Tutaj mamy dalej. Co jest? Teraz czekajcie. Jak tu dalej wziąć? Tu będzie dalej. W tą stronę czy w tamtą stronę?
To będzie teraz chyba tutaj. To będzie dalej tam? Jest, dobrze. Myślałem, że to jest za daleko. O, to jest właśnie ten piękny, no po prostu, ten punkt kontrolny, który po prostu jest tak wkomponowany w grę, że no ta drabina na pewno, no zawsze tak jest, że jak drabina zawsze tak sama spada, sama z siebie. Znaczy, drabina stoi w takim miejscu, nie? Kurde, i to jeszcze będzie kilka takich punktów, to jest śmieszne, no ale dobrze, że są te punkty kontrolne, bo jakbym się spieprzył, w razie czego, to bym chyba nerwicy dostał, jakbym musiał to od początku wszystko przechodzić, bo się raz spieprzyłem, czy coś w tym stylu. A tak jak mamy punkty kontrolne, to zawsze jakoś tak wygodniej, lepiej to wszystko działa i dzięki Bogu, że takie coś jest. Dobra. Co my tutaj mamy? Tutaj nam gołębie pokazały, osrały nam krawędź, przez którą mamy przejść. Hopsa, tędy, aha. No taka dość droga, powiedziałbym, prosta. Jak na razie. Chociaż, no, fajne to wszystko. Tutaj fajnie się dość wspina, bo ten Ezio tak powoli, wiecie, od podłogi aż po sam dach się będzie wspinał. To jest fajny motyw. Okej, tu mamy następną belkę, po której możemy wejść. Oczywiście te wszystkie belki są tak pięknie ustawione, dokładnie, żebyśmy mogli się tak pięknie wspinać. Tak dokładnie one były przemyślane, że ty, no, te belki trzeba tak ustawić, bo może ktoś będzie chciał tą... Tu będzie kolejny punkt kontrolny, tak? Da. Pięknie. A nie, to nie jest... Nie, to jest... Nie. Tak? Nie. Kurde, nie wiem już wreszcie, czy to jest ta na czas, czy nie. Chyba nie. A może? Nie mam pojęcia. Szczerze, nie mam pojęcia. Nie mam w tym momencie pojęcia. Dobra, idźmy dalej. Tutaj na ten gobelin nie możemy wejść, czyli trzeba będzie wskoczyć tutaj. Przejść teraz tą drogą. Oczywiście, no, nie pokazuje nam gra wcale, gdzie iść, to te gołębia tak przypadkiem sobie tutaj jedzą. Okej, okay, tutaj mamy jakiś żrandul. Na ten krzyż chyba nie ma sensu wskakiwać, bo się tylko spieprze na dół, także tutaj. O, dobra. Dobrze idę tak w ogóle? Dobrze idę, bo tu jest tak, tu jest rusztowanie, tu wszystko jest generalnie okej. I teraz hops. Tutaj na tą belkę wejdź. Ja naprawdę podziwiam Ezio, że on się nie boi. To jest takie dziwne w tym asasynie, że wiecie, z jakiegoś na najwyższe punkty w mieście wchodzi i robi skok wiary do ściany, na sam dół i nic mu się nie dzieje, nic. A normalny człowiek jakby tak skoczył, to by niewiele z niego zostało, szczerze mówiąc. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. Okej. Jeszcze w tych pierwszych częściach asasyna to tak mniej było widoczne, a te im takie bardziej nowe, znaczy w tych nowszych częściach już bardziej to widać, że to takie kurde... nie tak za bardzo wkomponowany. Nie, chyba nie w tą stronę, to chyba w prawą stronę powinienem przejść. Ezio niczego się nie boi, niczego się nie boi. Nie boi się, że spadnie na przykład. A jakby stąd spadł, to raczej bym nogi połamał ładnie, solidnie. Chyba że ma te buty z portala, to co innego. Dobra, dobra. Tutaj to było chyba. Ty, no jak tu się wchodziło? Ale Ezio, prawo, dziękuję bardzo, że mi pomagasz. Na górę mam jakoś wejść? Aha! Okej, okay, na całej długości mogłem wejść. Spoko, dobra, czaję. Zobaczmy, tutaj nie było w tym rogu jakiegoś czegoś. Może by jakaś skrzynka? Nie, to by było chyba widoczne z daleka. Że tak się nie boi skakać, to też jest ciekawe. Nie ma lęku wysokości, on... Aaaa! Właśnie mówiłem, dlaczego on się nie boi? Jeps, nie w tą stronę skręciłem analoga. Poszedł na sam dół. Jak kamień w wodę. Co? Nie, poszedł na sam dół, dosłownie jak... Dobra, tu mamy punkt kontrolny, trzeba jeszcze raz się tam kuźwa spinać. Tutaj są gołębie, świetnie. Jeszcze raz muszę cały ten segment powtarzać, ja pieprzę. A jakby nie było punktów kontrolnych, to bym dymał od początku. Czyli dzięki Bogu, że są. Szkoda, że są w taki sposób zrobione, gdzie średnio to wszystko pasuje, ale dobrze, że są. Okej, tędy z powrotem. Tap, 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 tap. Ezio się niczego nie boi. To, że zginął, to nieważne. Wstał. Wchodź na górę, proszę cię. Współpracuj. Okej, dziękuję. Tutaj. W nowszych częściach Asasyna wydaje mi się, że wspinanie jest lepiej zrobione, bo... Jest mniejsza szansa, że się możesz spieprzyć na sam dół. Takie mam wrażenie, że jest... No, że po prostu ciężej jest się spieprzyć na dół. Chyba, że ktoś specjalnie chce naciśnie skok i cię zwali, tak? Ale generalnie chyba jest łatwiej całość przejść, jeżeli takie elementy spinaczkowe są.
Już kurna myślałem, że doskoczy, bo tak na pałę skoczyłem, mówię, kurde, on nie doskoczy, a ja doskoczył, dzięki Bogu. Dobra, Ezio, mógłbyś postarać się teraz, dobra, dziękuję, nie spaść. Tutaj nie, to będzie tędy. Aha, tam jest na dole rusztowanie, dobra. Punkt kontrolny, dzięki Bogu. Teraz tutaj. Okej, okay. Czy ja dobrze idę? Powinienem chyba dobrze iść, tak? Tutaj jakoś możesz wejść? Nie, w żadnym wypadku. Tam, tutaj jest jakiś gzyms, który tak wygląda na... Tutaj jest renowacja, to chyba jakoś, nie wiem, rebudowa tego kościoła. Jakoś tutaj go modernizują, czy nie wiem, cokolwiek. Może jakoś konserwacja jakoś tych tutaj. No bo ten kościół taki wcale niekiepny jest, taki całkiem przyzwoicie wygląda. Nie, to nie jest ten grobowiec chyba czasowy, nie. Wspinaczkowy. Jezu, no i... Nie. W grze to jest prawie 100% szansa, że się Ezio nie zwali. Ale w prawdziwym życiu nie byłoby tak do końca. No i skoczylibyście na takiej wysokości w ten sposób jak on? No nie, ja też nie. To jest... Nie wiem, czy odwaga, czy głupota w zasadzie. Dobra, tędy. Punkt kontrolny. Jakże się niezmiernie cieszę. O, z takiej wysokości jakby na dół spadł, to by z niego krwawa miazga została. Tak przypuszczam. Chociaż nie, krwawa miazga to może nie, ale raczej by tego nie przeżył. Chyba, żeby był Rosjaninem. Jakaś była chyba historia, że Rosjanin chyba pokłócił się z żoną, skoczył z któregoś tam piętra, takie chyba całkiem porządne te piętro było, takie całkiem wysoki budynek był. Skoczył, nic mu się nie stało, ale nie wiem, czy to jest, czy to są informacje z jakiejś gazety typu Fakt, czy wiedzy bezużytecznej po prostu strony. Informacje, przeżył, ponoć, wrócił, znowu skoczył z okna i tym razem chyba coś tam sobie złamał tylko. Nie wiem, czy to jest true story, czy to jest w ogóle można wie... Uwaga! Nie, ja bym tak nie skoczył. W żadnym wypadku, ja nie wiem, kto byłby na tyle głupio odważny, żeby tak skoczyć, no ale cóż. Dobra, przeszliśmy cały grobowiec. Okej, okay, otwieramy jedną skrzyneczkę. Ta laska chyba mu się musiała dobrze wspinać, chyba może, nie wiem, to nie jest kwestia tego, że, nie wiem, odwzorowanie jakichś, nie wiem, znaczy odwzorowanie, że te grobowce są jakoś położone tak w związku z umiejętnościami tych asasynów, że ta się potrafiła dobrze wspinać, to jest grobowiec spinaczkowy, ten był szybki, to temu takie rzeczy czasowe dodamy do grobowca, nie wiem, czy to tak było. Może tak, może nie. Czaszka się poprzekładała, tutaj otwieramy grobowiec, wyciągamy kamienny talerz z epoki kamienia łupanego od mumii. Okej, okay, ale mógłbyś zasunąć ten sarkofag, to się pognije, to będzie zacznie śmierdzieć, chociaż mumia chyba nie będzie śmierdzieć. Zdobyto pieczęć asasyna, mamy 2 na 6? Chyba tak, bo już 2 grobowce odwiedziliśmy. 1250 florenów, zaraz pójdziemy sobie do Monte Rigioni i coś ulepszymy, bo należy się, trzeba coś ulepszyć. Biały ekran, ładowanie. Orby oznaczają obecność punktu widokowego, a gołębie oznaczają miejsce, do którego powinno się iść. W sensie na grobowcu. W grobowcu. Tak zobaczyłem. Dobra, tutaj widzicie, skrzynki są otwarte już. Ja tutaj już chodziłem. Otwarte chyba były, bo się nie świeciły jak psu jajca. Tak. Mogę tu jakoś zejść, w zasadzie jakiś skok wiary, cokolwiek. Zaraz. Tu mam jakieś niby zejścia, ale czy one mi pomogą? W taki sposób, w jakim ja bym tego chciał? Nie widzę tutaj żadnego tego. Orły, z tamtego krzyża to raczej nie będę skakał. Może tutaj jest jakieś... Tam jest coś, tu jest coś. No... A kurde, nie do tego skoczył, ale tu też jest dobrze. Zeskakujemy z jednego siana, później... O nie! Nie tak chciałem zrobić, chciałem, żeby do siana wskoczył, ale nadal żyje, więc przypuśćmy, że się udało. Jakoś tam się udało. Stracia w życiu spora, ale jakoś się udało. Dobra, chyba wejdziemy do misji, to się odnowi to życie, takie mam wrażenie. Chyba tak było, że jak się wejdzie w misję, to się chyba odnawia to życie jakoś, nie wiem, że jest nowa synchronizacja czy coś, bo to nie jest życie w naszej postaci, tylko synchronizacja z naszym przodkiem, tak jakby. Jeżeli ktoś grał w jedynkę, to wie, o co chodzi. To jest stopień synchronizacji z przodkiem, to jest... Na takiej samej zasadzie, takie połączenie z przodkiem, na takiej samej zasadzie, jak macie jakby jakość połączenia Wi-Fi. Im
Im taki silniejszy sygnał, tym lepiej. I tutaj im synchronizacja wyższa, tym po prostu macie więcej życia. To mniej więcej w ten deseń to tak mniej więcej działa. Mógłbym tak porównać dla kogoś niekumatego. Gdzie jest do cholery ta misja? Czy to jest jakimś innym tym? To jest Montergioni? No nie mówcie. O, no dokładnie. Dobra, to trzeba do przewoźnika w takim razie, bo nie będę dymał tutaj z buta, bo to nie ma sensu. I witaj, Viaggio. O co tam? Możesz mnie przenieść do Montergioni Villa? 100 florenów. No, srał cię pies, dam ci te 100 florenów, zawieź mnie na miejsce. Muszę naprawdę sobie jakiś miecz. Może zostać uszkodzony? Nie, na razie jest w porządku, także spokojnie. Kowal, to pewnie reklama Kowala. Zapłacił im za reklamę, żeby mi się w animusie reklamy wyświetlały, że o, u mnie możesz naprawić, stary, no, jak ci się zepsuje w razie czego, to tam, wiesz, do mnie możesz gadać. Okej, jaką mamy następną misję w zasadzie? Ja bym tutaj trochę poulepszał Villa Auditory, ale może w zasadzie najpierw zobaczymy, co mamy za misję tutaj. Może po tym, jaki NPC będzie reprezentował tą misję. Poznam, jaka to misja w zasadzie będzie, bo to trochę z tego asasyna pamiętam, więc być może coś tam ogarniemy w tym kierunku. Dobra, najpierw kasę ze skarbca, to po pierwsze, ze skarbca, ze skrzynki w zasadzie. 22,5 tysiąca, no to powiedziałbym, za taką kasę można się już lekko zabawić. Ezio! Come in, come in! To what do we owe the honor? Witaj, wujku, co tam słychać u ciebie? Co tam potrzebujesz? Been sent from Firenze by El Magnifico to attend to some unfinished business. I'm looking for Jacopo de Pazzi. Ha! Who isn't? We've been at it for days. Perhaps what I carry will help us both. A list of his co-conspirators. One of them will talk before he dies. Excellent. These men are sure to lack Jacopo's resources, which means they will be easier to find. I will put my scouts to it at once. I appreciate the help, Uncle. I've got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What profit? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle. I have a mission to attend to. As you wish. Now, if you hope to defeat these bastardi, I will need to teach you a few things. Meet me on the practice field. Okej, okay, spotkaj się z Mario na placu ćwiczeń. Przejrzał jedną stronę kodeksu, kiedy ja więcej zebrałem. Przejrzał jedną. Nie, tamte to nie zawierają żadnych rzeczy. Nie. Musisz więcej znaleźć. You're familiar with counterattacking. But what happens when your enemy is as well? I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, maestro, teach me what to do. Now dodge. Unik. Hurry up and die! I'm getting thirsty. Bene, ten sposób. Bene. Now do it again. Much better. One last time now. O tak. Dobra, udało się. Ten odskok się bardzo przydaje. Uzbrojenie. No. Pap, dawaj miecz, wujku. Jeszcze raz. A, jak widzicie, synchronizacja nam się odnowiła, tak? Więc jest okej, wszystko jest okej. A czemu tam drugi miecz leży? Ty! Tu masz miecz, rzuciłem ci go. Czemu? Trzeci miecz teraz będziesz, idioto, brał, no po co? Stal marnujesz na te ćwiczenia! Po co tyle mieczy bierzesz? Ty kurde głupi jesteś! Once again you exceed my expectations. Signore, we found Jacopo's men. And they wait your word to strike. Relay the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful, they will be expecting you. Uuu, straszne, będą się mnie spodziewać. Uuu, to my będzie ostro generalnie. Dobra, pierwszą rzeczą, czy u Kowala jest coś, co byłoby mi ewentualnie przydatne? Tak, jestem ciekawy, po prostu taki, tak ciekawy. A w skrzyni w willi mamy już pieniądze, fajnie. Najpierw tak, uzbrojenie, bo zbroja jest całkiem jeszcze przyzwoita. Miecz syryjski, jeden. Miecz kapitański, to już może mi polepszyć.
Florencki bułat, kurna mać, to jest 4 mi da, a to mi da też 4. Co mi bardziej, na czym mi bardziej zależy? Na szybkości czy na parowaniu? Parowanie na szybkości mi bardziej zależy. To tutaj. To chyba miecz kapitański sobie kupimy. Zatwierdź. Chyba ten kowal jest już na maksa ulepszony, tak mi się wydaje. Mała broń, chociaż tą małą bronią i tak tutaj za bardzo nie wojuje. Kanelowana, cinqueda. Nie. Naprawa, 104. No, dawaj. Stać mnie, a co? Dobra, nie będę na razie zbroi żadnej tutaj kupował. Wzrosła jakoś wartość willi, czy nic? Ta jest, o 26 florenów. Wybornie, wybornie, wybornie. Okej, może pójdziemy najpierw to kasę odebrać i od razu ulepszymy coś u architekta. No chyba, że ulepszę, nie, z takim stanem pieniędzy to ja wszystkiego nie ulepszę w tym odcinku. Trzeba będzie jeszcze trochę popracować. Dobra, także tak, no te przychody tutaj z willi, co teraz odebrałem, pokryły koszty miecza, także spokojnie. Salute, Serezio. Shall we take a look at the list? Dawaj, panie, nie pierdziel, dawaj tę misję. Znaczy misję, listę. Marszant, tak, kowal jest maksymalnie, także spokojnie, 15% zniżki jest ok. Medyk, burdel, oho. 8000, kurde, jeszcze drogo będzie to całość mnie wynosiła. Dobra, na początku medyk, na początku takie rzeczy typowo użyteczności mojej, a później dopiero użyteczności publicznej, patrz, burdel, ha, ha, ha. 5000, dobra. Medyk dość tania rzecz w porównaniu na przykład z bankiem, który kosztował 8000. 5000 jest o wiele mniej. No to macie, kurde, jak tak bardzo chcecie jego mać. A może nie, nie, nie uda mi się wszystkiego ulepszyć. Kopalnie. W kopalniach są skrzynki. Ja będę musiał kupić mapę i pozbierać trochę skrzynek w Montergioni. Ile mi tutaj brakuje? Mam 9,5 tysiąca. Tutaj 4. 7. To jeszcze 7 tysięcy mi będzie brak... Nie, zaraz. Najpierw te takie bardziej wartościowe ulepszymy i to będzie mi kosztowało 8 tysięcy w całości. Kościół. I co? I koszary? I cech złodziei tylko został? 6 tysięcy i ma wszystko ulepszone w willi, ale jazda. Wiedzio. Wow, 3600, no sporo teraz, ale ja dużo kasy władowałem w to willę, to się nie trzeba dziwić. No dobra. To zacznijmy może od tego, że może coś, jakieś obrazy kupię jeszcze. Cokolwiek. Będę się starał po prostu zwiększać wartość tej willi. Jakkolwiek jestem w stanie po prostu. Tutaj chyba mogę tylko farbować ubrania. A macie farbowanie ubrań z sakiewki. Średnia, duża apteczka. Niepotrzebne mi, bo na razie chyba ani jednego leku jeszcze nie użyłem. Na tyle dobrze walczę i na tyle sobie dobrze radzę, że jeszcze leków nie potrzebuję. Utensylia lekarskie nie. Marszant. Marszant potrzebny. Cześć. Obrazy, mapy skarbu. Mapy skarbu ile kosztują? Montergioni. A to się zwróci pewnie po jednej skrzynce już, więc mapy na pewno kupię na teraz. A resztę przepieprzę na obrazy po prostu. A na najdroższy, co mi zależy? Batista i Federico. Dama z łasiszką, nie no, za 73. Hopie, wiesz jaka jest teraz wartość damy z łasiczką? O wiele większa niż, kurde, on sobie kupuje 73 floreny. Wielkie dzieło Leonardo da Vinci, on 70 parę florenów. O, pojawiły się teraz ikonki. Ja sobie polatam poza odcinkiem, pozbieram pieniądze. Dzięki, o kurde, o 6,6 florena. Bardzo dużo wzrosła wartość. Polatam sobie poza odcinkiem, pozbieram te skrzynki. To jest dość szybki sposób na kasę. A przy okazji, w międzyczasie będzie mi wpadała kasa do skrzynki w willi, także będę odbierał pieniądze. I w następnym odcinku zakładam, ja tylko zakładam, nie wiem czy tak da radę zrobić, raczej chyba tak, że ulepszymy sobie na maksa już willę. Nie będziemy kupować powoli dzieła, sztuki, albo zbroje, nie wiem co będę kupował. W zasadzie to co jest bardziej wartościowe po prostu. Na ten odcinek to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.